6:08 eksplodowała Arizona. Mój dziadek był 400 metrów od tego okrętu. Filmował atak amatorską kamerą. Zapytałem, czy eksplozja go ogłuszyła. Powiedział, że nie. To była raczej fala uderzeniowa. Wstrząs, który odczuwało się całym ciałem. Na Arizonie zginęło 1177 ludzi, prawie połowa Amerykanów poległych tego dnia. Nie odnaleziono około 1000 z nich, więc cały ten obszar uznano za grób wojenny. Dlatego przez kilkadziesiąt lat nie prowadzono badań wraku Arizony. Wciąż nie było odpowiedzi na pytanie o to, co spowodowało tę tragedię. Okręt cumował w bezpiecznej, silnie bronionej przystani. Nawiązałem kontakt z badaczami podwodnego dziedzictwa, Danem Lenihanem i Larrym Nordbym, którzy wówczas mieli siedzibę w Nowym Meksyku. Santa Fe, Nowy Meksyk. Zabawne, że badacze głębin mają siedzibę na pustyni. Poproszono nas, żebyśmy ustalili bezpośrednią przyczynę zatonięcia Arizony. Nie było pewności, co spowodowało utratę okrętu – trafienie bombą czy torpedą. Nasze badania miały uzupełnić tę lukę. Uważaj na stopy, na to, jak poruszasz płetwami. Staraj się nie zanurzać ich w osadach. Zaczęliśmy w 1983. Od 40 lat nikt nie nurkował do tego wraku, przynajmniej oficjalnie. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ile zostało z pancernika? Nareszcie mieliśmy to sprawdzić. Ten film przywołuje wspomnienia. Gdy badałem Arizonę, wzruszenie ściskało mnie za gardło. To miejsce czci. Za pierwszym razem byłem mocno poruszony. Nie mogłem przestać myśleć o tym, co się kryje za tymi grodziami. Trudno sobie wyobrazić siłę eksplozji, która spowodowała tak duże straty wśród załogi. Znano tylko ogólny kształt wraku. Nikt nie wiedział, co kryje się pod wodą. Okręt był mocno porozrywany. Przypominało to skomplikowaną układankę. Dlatego musieliśmy zacząć od szczegółowego mapowania wraku. Mieli sporządzić dokładny plan pancernika od dziobu do rufy. Poprosili mnie o pomoc. Oczywiście się zgodziłem. Nikt wcześniej nie mapował wraku pancernika o długości ponad 180 metrów. To poważne wyzwanie. Pokutuje przekonanie, że wody zatoki Pearl Harbor są czyste i przejrzyste. Nic podobnego. Widoczność jest bardzo słaba. Używaliśmy długich linek do nurkowania w jaskiniach. Rozciągaliśmy je na kolejnych odcinkach. To prymitywna metoda, ale najlepsza w warunkach bardzo słabej widoczności. Ten, kto się zgubi we wraku, zginie. Pancernik miał ponad 180 metrów długości i około 30 metrów szerokości, a widoczność nie przekraczała 1 metra. Przynieśli mi szkice, a ja przekazałem je grafikowi pracującemu dla Służby Parków Narodowych. Przypominało to układanie fragmentów mozaiki. Zagłębiając się w przeszłość, tworzyliśmy historię.